Weronika Gawlik, Mistrzostwa Świata to w Twojej karierze kolejna wielka impreza? Kolejna, ale nie jest ich tak wiele. Mogłoby się wydawać, że już w tym wieku powinno być ich tak wiele, ale nie. Gdzieś ta kariera była troszeczkę poprzerywana kontuzjami i co mogę powiedzieć, no brałam udział w poprzednich Mistrzostwach Świata, poprzednich Mistrzostwach Europy, a teraz na szybko no nie przeliczę, ale nie jest tego wiele i tak się zakapućkałam teraz i nie jest tego dużo. A powiedz mi, do tej strony organizacyjnej wszystko Wam tutaj, nie wiem, pasuje, odpowiada, jeśli chodzi o właśnie o hotele, wyżywienie, treningi na hali, dojazdy? Myślę, że jak jest się tutaj i gra się o te najwyższe cele, to chce, przede wszystkim człowiek się koncentruje na grze, na przeciwniku, a ta cała otoczka jest, schodzi na drugi plan. Jesteśmy w hotelu, jest ciepło, mamy co jeść, mamy halę, także ciężko było narzekać. Polska drużyna za sobą ma już 2 mecze ze Szwecją i Czechami. 50% szans wykorzystanych, jak to oceniasz? Jak to oceniam, czy 50% szans? Ciężko to oceniać na 50% szans, bo wygrywamy ze Szwedkami, z którymi chyba niewiele ludzi liczyło, że wygramy. I to był taki nasz mecz ekstra, który miał nam zapewnić chyba lepsze miejsce, może w grupie, który nas doprowadził do takiego emocjonalnego, takiego mentalnego no nieba. Można powiedzieć, że byliśmy naprawdę nabuzowane po tym meczu i pewne siebie. A przychodzi kolejny dzień, turniejowy i praktycznie znajdujemy się w innym miejscu. Jesteśmy, no, można szczerze powiedzieć, że zdołowane i do tej pory chyba nie wierzymy, że tak to się potoczyło, bo Czeszki były rywalem, na którym naprawdę liczyłyśmy, że zdobędziemy punkty. To właśnie jak teraz się zresetować, żeby zapomnieć jak najszybciej o tej porażce, no i jakby przystąpić do nowych wyzwań? Myślę, że po części jest to też sprawa indywidualna. Każda ma swoje przemyślenia, każda gdzieś w środku wie, co zrobiła dobrego w meczu, co zrobiła może mniej poprawnie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest turniej, że meczów jest kilka i każdy jest tak samo ważny. Najbliższy to mecz z faworytem imprezy. Norwegia to chyba najbardziej utytułowany zespół, jeśli chodzi o żeński handball. Jak do tego meczu podejść? Jak do tego podejść? Myślę, że jak do każdego meczu, to są tylko dziewczyny takie same jak my. Może troszeczkę bardziej doświadczone, może o wiele bardziej utytułowane. Na pewno z pokorą trzeba przeanalizować bardzo dobrze ten zespół, ale trzeba cieszyć się grą, bo możliwość spotkania się na jednym parkiecie z tak dobrym zespołem to też jest jakaś wielka przygoda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.